Awarii uległ jugosłowiański traktor rolniczy marki Tomo Winkowicz, model 521. Maszyna pochodzi z 1984 roku. Pojemność silnika wynosi 0,8 litra, a moc to 17 koni mechanicznych. Traktor posiada napęd na 4 koła. To są jakieś wałki napędowe. Pieron wie, wiesz, czy tutaj nie pourywało krzyżaków. Ja napisz, że taka wygląda dobrze. Wiesz, ten tutaj widzę, że się trzyma, nie? No, ten nie wygląda dobrze. To mały jest zerwany. Mały jest zerwany. Już widzimy, Tomek, że to nie jest tylko postawić i odjechać. Tylko, że przygoda się dopiero nam zaczyna. W części środkowej traktora znajdują się dwa wałki. Pierwszy z nich, główny, służy do przekazywania napędu ze skrzyni biegów na tylny most. Drugi, mniejszy, odpowiada za obsługę urządzeń podpinanych do traktora. To właśnie ten uległ awarii podczas wypadku. Naprawa będzie polegała na wymianie części. Tomek, jak to rozpinamy? No, odkręcimy tą nakrętkę dolną, górną. No i tam końcówkę powinna się rozejść. Ale to nie jest, wiesz, takie proste, że tylko rozjechać i utrzymać linię. Popatrzcie, z przodu jest cały silnik, cały ciężar jest z przodu. On pójdzie, wiesz, w dół. Wtedy ta część pójdzie w górę. Zgadza się? No tak, dlatego tam tylko podstawisz na sztywno, wiesz, zwykłymi podnosikami i powinno zostać na miejscu. Jedyny minus, że musimy ustabilizować tak tył, żeby nam się tak samo nie przechylił, nie? Problem polega na tym, że trzeba będzie, wiesz, zachować równowagę tych elementów, ale jeszcze osiowość. Zgadza się? No zgadza się. Dobra, no to co? Skręcamy to dziadostwo. A wiesz, z którego roku jest ta maszyna? Nie wiem. 1984. To starsza ode mnie. Ode mnie młodsza. I teraz zagadka, kto się lepiej trzyma. O kurde, panie. Coś mnie to martwi, zaczyna powoli o dobę. To nie jest nasmarowane w ogóle. Pełna służb, popatrzcie. No. Tu się nawet nikt nie chwapił tego posmarować. Popatrz, jak to chodzi to. Przejechali z pędzla cały traktor, wymalowali, z daleka, wiesz, wrażenie robi, pod kościół można jechać. A popatrzcie, w środku tylko jedna wielka ruda. Już widzę, że ten traktor jest tak skonstruowany, żeby go w Jugosławii na wiosce wszyscy wieczorem, wiesz, naprawiali. No i co? Masz drugą część? Słożnie mamy wyciągnięte. To jedziemy z dziadem, nie? 3, 2, 1. Jedziemy. Jest, chłopie, zostaw. Jeszcze. Albo może wystarczy. Dawaj, pchaj. Nie chcę nic mówić, ale zrobiliśmy to lepiej niż w warsztacie. Ja se spiszę, jaki to jest dokładnie model i dam ogłoszenie, że specjalizujemy się w wymianie wałków. Przy tym wypadku, na tym przegubie, na tym obrocie, jak ten traktor się tutaj rolował z górki, wiesz, szarpnęło tym wałkiem, wygięło go, skrzywił się, rozpadł, popatrzcie, tu jest wyrwane. Tutaj cały można ściągnąć, założyć. Nawet tego elementu nie mamy, nie? Czy to ucho jest w ogóle uciągnięte całe? Kompletnie, wiesz, niesymetryczne. Popatrzcie, one są powynaciągane. Tutaj jest całe zdeformowane, zniekształcone. Z drugiej strony ta elipsa się tutaj rozbiła. Patrz, Tomek, jakie to jest obite tutaj wszędzie. Bo widać, że ten wałek, wiesz, jeden o drugi bił. Myślę, że bardzo dobra decyzja, że nie próbowaliśmy tym jechać ani tego ciągnąć. To mogłoby dojść do większych uszkodzeń. No to co, dzwoń po ten wałek i może jakieś lampy? Ten wałek będzie kosztował 400, no i po lampie to 150 od lampy, no to 300, no to 700 łącznie. Adam jedzie do Krakowa po części. W tym czasie Tomek przygotował przewody od lamp do instalacji nowych. Mechanik wraca do Woli Batorskiej po 40 minutach. Co, wkładamy te wałki z płotem na miejsce? No. Ja się nam przesunął, żebyś go musiał ustawić teraz płotem na równo w miarę. No i to mnie trochę przeraża, no ale trudno. Dobra, to co, pchaj. Mocno? No tak, dobra, idzie powoli. Dobra, czekaj. I co, i się Ale stoi, więc nie jest źle. Jest Tomek tragicznie. Podnośnik spadł, ale trzyma się jeszcze, wiesz, na brzegu żaby, tylko mam problem taki, że ta żaba już jest w trawie. I nie wiem, czy ją teraz, wiesz, przepcham. I co, nie wyjmiesz jej z podciągnika? Nie wyjmę, bo na niej leży. Ale poczekaj, spróbuję to dopchać i on będzie zjeżdżał po krawędzi tej żaby, może akurat się trafi. No to próbuj. Gotowy? A nie, upchnę go. Ale poczekaj. Dobra, jak odciążę, to wyjmę. Dobra, w górę? Jeszcze troszkę. Jeszcze. Pchaj. No pchaj. No wiesz co, to tam wchodzi. No kuźwa, celuj tym tam, bo ja... No, dobra, wałki włożone. To mamy skręcane. Po instalacji nowego wałka Tomek zabezpieczył całość stworzniami. Mechanicy zamontowali też nowe lampy. Co, Adam, dzwoń do gościa. Trzeba mu to oddać, nie? Robota skończona to nie odbiera, nie? No zawsze tak jest. Może gościowie szklepią do kupy. Albo może wreszcie go przyjęli, nie? To może weź tym jedź do tej stadiny i tam się zobaczy.